Pierwsze garncarnie na terenie Bolesławca powstały już we wczesnym średniowieczu. Ich gwałtowny rozwój nastąpił w XVIII wieku, kiedy to Johann Gottlieb Joppe wykonał mierzący 2,5 metra wysokości wielki garniec, który zmienił trendy garncarskie. Pod koniec XIX stulecia powstała w Bolesławcu szkoła ceramiczna, która opracowała nowe metody formatowania, zdobienia i wypału. Dzięki współpracy z najwybitniejszymi artystami okresu secesji, bolesławiecka ceramika stała się znana na całym świecie. Po II wojnie światowej, dzięki współpracy z ASP we Wrocławiu, porcelanowe wyroby z Bolesławca stały się jednymi z najbardziej cenionych w Europie. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, zajrzyj na kanał Razem w Polskę.